Cześć wam wszystkim, witamy was serdecznie na niesamowicie ważnym i historycznym wydarzeniu, jakim jest beatyfikacja Matki Czackiej i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tuż za moment, za chwilę zacznie się beatyfikacja, po której Kościół w Polsce otrzyma dwóch nowych błogosławionych, a tymczasem zobaczmy, jak mają się nastroje przed beatyfikacją, co ludzie odczuwają, co mają w sercach oraz kim dla nich są nowi błogosławieni Kościoła w Polsce. Znajdujemy się przed Kościołem Opatrzności Bożej. Udało nam się uchwycić jednego z naszych tarnowskich kleryków, kleryka Szymona. Kleryku, powiedz nam, co jest dla Ciebie takiego najbardziej inspirującego w postaci prymasa tysiąclecia? Dla mnie w postaci prymasa tysiąclecia taką inspirującą postawą jest jego postawa niezłomności, świętości, życia, w jego sposób, jak żył, jak mówił. Dzisiaj beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego oraz Matki Czackiej. Stąd pytanie, która z tych postaci jest Wam, dziewczyny, bliższa i dlaczego? Myślę, że prymas Stefan Wyszyński jest bardzo ważną postacią, służył ojczyźnie i kościołowi i należy brać z niego przykład. Z tej strony GBU Kamil z Synaj TV, diecezja tarnowska. I tu takie pytanie, bardziej od młodych tak naprawdę, co nowi błogosławieni mogą nie tyle dać co kościołowi, ale kościołowi dla ludzi młodych. Czym nas tak dokładnie mogą zainspirować? Matka Elżbieta według mnie inspiruje młodych, żeby się nie bać różnych trudności, żeby nad każdą trudnością, jak nad przepaścią, przeprowadzić kładkę, która pozwala nam połączyć dwie rzeczywistości. Naszą rzeczywistość duchową, której czasem nie rozumiemy, z tym życiem, które też stawia wyzwania. I myślę, że może być dobrą patronką dla trudnych wyborów. A jednocześnie też jest tą osobą, która uczy patrzeć poprzez mgłę, poprzez ciemność, mimo wszystko zawsze dostrzegać pełną nadzieję, która jest w sercu. Dobrze, udało nam się po briefingu złapać siostrę na jeszcze kilka odpowiedzi dla Synaj TV decyzji tarnowskiej. Siostro, dopytałem przedtem o to, co Kościół nowych błogosławionych może dać młodym. Co tak jeszcze siostra by dopowiedziała do tego? Oprócz tego dopowiedzenia chciałabym przede wszystkim zaprosić Was do Lasek, dlatego że to młodzież ośrodka szkolno-wychowawczego w Laskach najlepiej może odpowiedzieć swoim rówieśnikom, co matka może dać. Jakie słowa Matki Czackiej albo jakieś takie wspomnienie z Matką Czacką, nową błogosławioną, są dla siostry najbardziej takie imponujące, ważne, może są drogowskazem w codzienności, w życiu? Przypomina mi się jedno wspomnienie naszego niewidomego absolwenta, który potem był nauczycielem. Zalewał się łzami, gdy został zostawiony w ośrodku przez swoich rodziców i wtedy matka podeszła do niego, mówi: Władku, nie płacz, będziesz szczęśliwy, bo ja jestem szczęśliwa. Prymas tysiąclecia niejednokrotnie odwiedzając naszą diecezję tarnowską miał też pewien epizod swojego życia w Starym Sączu, gdzie to powiedział takie słowa, że zgromadzenia zakonne są obecnie solą ziemi. No i właśnie tutaj pytanie do słów prymasa, co obecnie może być solą ziemi i co zrobić, żeby ta sól tego smaku nie utraciła? To jest bardzo ważne pytanie, co tutaj zadałeś, ponieważ myślę, że solą ziemi jest każdy z nas. Każdy z nas jest właśnie powołany po to, aby głosić Ewangelię. W swoim czym, czy to świecki, czy kleryk. W każdym stopniu trzeba się podjąć właśnie modlitwy za kapłanów, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo są to naprawdę ciężkie czasy i myślę, że każdy z nas jest zobowiązany właśnie do tej modlitwy. Czy to za kleryków, czy to nowe powołanie kapłańskie, czy za już obecnych kapłanów, jak i za całą wspólnotę Kościoła. W końcu wszyscy tworzymy jedno ciało Chrystusa. Ja się zajmuję od 20 lat prymasem. 20 lat temu obowiązywała taka teza, że prymas nie ma nic do powiedzenia młodym, ponieważ mówił w taki sposób, że nie da się go zrozumieć. No teraz już mamy na szczęście inny etap i zaczynamy rozumieć, co prymas mówił. Okazało się, że to był raczej nasz problem niż prymasa. Prymas był człowiekiem, który łączył bardzo głębokie życie wewnętrzne, modlitwę, z naprawdę niebywale starannym wykształceniem. Po co? Po to, żeby potrafić te inspiracje duchowe, które uzyskiwał na modlitwę, zrealizować. I myślę, że to jest coś, co młodym ludziom teraz także w Polsce powinno przyświecać. To znaczy, jeżeli się uczycie, znaczy wielu młodych ludzi się uczy,
to, czyńcie to z jakimś sensem, to znaczy z pewną wizją. Myślę, że to bardzo by wielu osobom, zwłaszcza rozpoczynającym swoje życie dorosłe, pomogło. W jaki sposób ksiądz prymas Wyszyński wpływa na Panią? Czy może ma Pani jakieś wspomnienie historyczne z nim, jakieś, nie wiem, dziejowe, w rodzinie coś się takiego wydarzyło? Co pozwala na wspominanie księdza prymasa? Już jako małe dziecko miałam okazję być bardzo blisko już dzisiaj błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego. Odbiło to na mnie niesamowite wrażenie, no i pamięć. Wracam ciągle do tej postaci wtedy, kiedy zobaczyłam, kiedy ujął mnie taką miłością, taką dobrocią, która biła po prostu od niego, a ja jako dziecko po prostu chłonęłam. Czyli rozumiem, że Pani rodzina w jakiś sposób była blisko nowego błogosławionego, tak? Tak. Byliśmy bardzo blisko. Wtedy, kiedy on przyjeżdżał jeszcze wtedy do Radomia, myśmy starali się zawsze tak zorganizować swój czas, żeby uczestniczyć w spotkaniach z nim, w Eucharystiach. To było dla mnie bardzo ważne. To są wartości, które wyniosłam z domu, które wpajali mi rodzice, którzy mi bardzo dużo mówili o tym człowieku. I dzięki Panu Bogu, że doczekałam, że mogłam właśnie być tutaj dzisiaj i że doczekałam, że został błogosławionym. To jest niesamowite przeżycie. Spełniając pragnienia naszego brata Kazimierza Nycza, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka byli odtąd nazywani błogosławionymi. Jesteśmy już po beatyfikacji księdza Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej. Było to z pewnością bardzo ciekawe i bardzo ważne wydarzenie dla Kościoła w Polsce, ale także dla Kościoła na świecie, ponieważ Kościół właśnie zyskał dwóch nowych błogosławionych. I teraz pozostaje nam jedynie oczekiwać, jak to wpłynie na rozwój duchowości, no i młodzieży.